Wojtku, bardzo ważne zwycięstwo i chyba takie ciśnienie was spadło. Widać było, że w tej pierwszej połowie graliście na luzie i bardzo fajnie w piłkę. No, mieliśmy swoje założenia. Zagraliśmy nisko, cierpliwie. To dało efekt. Strzeliliśmy pierwszą bramkę. W końcu przełamaliśmy się i zwyciężyliśmy, ale z dużą pokorą podchodzimy do tego wyniku. Jak było widać w drugiej połowie, oszczędzaliśmy siły grając piłką. Nieistotne było strzelanie bramek, natomiast umiejętna gra w defensywie. Zagraliśmy bardzo dobrze taktycznie. Wyciągnęliśmy wnioski na pewno z meczów poprzedniejszych i zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. Stałe fragmenty gry i akcje. I to też cieszy, bo tych stałych fragmentów gry w wcześniejszych meczach trochę brakowało. Tak, no teraz ja wszystkie biłem. Myślę, że były bardzo dobrze bite te stałe fragmenty gry. Byliśmy tam, gdzie powinniśmy być. No i to odwdzięczyło się nam w postaci bramki zagrożenia pod polem karnym przeciwnika. Asysta, bramka. Przy tej bramce chyba drobnie ucierpiałeś, bo widać było, że gdzieś tam się zderzyłeś z bramkarzem. No tak, z bramkarzem o takich gabarytach zderzyć się to jest nie lada przeżycie. Dobrze, że przetrwałem. Chyba też dobrze, że tak się mecz ułożył, bo mogli się w tej drugiej połowie, tak jak powiedziałeś, poszanować piłkę i trochę odpocząć przed tym tygodniem, bo macie dwa mecze w ciągu 7 najbliższych dni. No dokładnie i takie było założenie. Nie było już celu, żeby nadmiernie atakować, bardziej oszczędzać siły, bo wiadomo jaki mamy terminarz. I zagraliśmy umiejętnie, taktycznie i muszę pogratulować swoim kolegom zespołu, że naprawdę, czy to Sebastian Milewski, czy Bogusławski, czy ci co weszli, dali dużo jakości. No i pokazaliśmy przede wszystkim zaangażowanie. Zawsze mieliśmy zaangażowanie w zespole, ale no, brakowało czegoś, szczęścia. Nie jest tak, że wychodząc na boisku nie dajemy z siebie wszystkiego, bo zawsze dajemy z siebie wszystkiego, tylko czasami jest tak, że no, po prostu to jest sport i trzeba to uszanować, ale dzisiaj pokazaliśmy charakter. Pokazaliśmy naprawdę to, że jesteśmy zespołem i to jest najważniejsze. Gratulacje i powodzenia w środę w Zabrzu.